Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spojona. Tu stała liwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uf jak gorąco. Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie. A jeszcze palarz węglem w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednej krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A w czwartym wagon pełen bananów. A w piątym stoi 6 fortepianów. A w szóstym armata, o jaka wielka. Pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich mieści. I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd! Nagle świst! Para! Buch! Koła! Wróg! Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. Kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza Ignacy oraz prędzej. I dudni, i stuka, łomocze, i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze. Przez most! Przez góry, przez tunel, przez pole, przez las. I spieszy, by zdążyć na czas. Tak to kocze i puka i stuka, to tak, to tak, to tak, to tak. Gładko, tak lekko, tak toczy się dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nieciężka maszyna, zjajana, zdyszana, lecz praszka i ważka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąco wpawiła w ruch. To para, co skotła rurami do tłoku. A tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się otoczy. O para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkoczą, i puka, i stuka. To tak, 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 to tak,